Albin Krajewski, człowiek, który przez wiele lat mieszkał w domu opieki społecznej, w którymś momencie zrobił dużo przepięknych drewnianych figurek. Wysłał je do nas, do fundacji. Ja je wszystkie pomalowałem i one kilka lat temu były przepięknymi gadżetami na naszych aukcjach. Ale jedną z figurek bardzo się związałem. To jest ten piękny diabełek, który u mnie na biurku, w moim mieszkaniu, przez kilka lat stał obok mnie, codziennie. Przy tym biurku spędzam dużo czasu. Tam myślę, tam sobie piszę, tam odpowiadam na różne maile. Jest to taki mój osobisty diabełek. 2011 rok to był czas, kiedy ja siedziałem nad tymi figurkami i nadawałem im swój ton, swoją kolorystykę. One były zrobione z litego drewna, miały kolor drewna. Na aukcję od serca przekazuję teraz tego diabełka, aby był z wami, rock'n'rollowy, wesoły, na waszym biurku, na waszym stoliku i myślę, że warto później znowu gdzieś go puścić dalej, bo to taki diabełek, który potrafi was podtrzymać na duchu. Licytacja od serca, mój drewniany i Albina Krajewskiego przepiękny, kolorowy diabełek.